Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy Black Myth Wukong! Kurde, ale to był chujowy timing. Dobra, zobaczmy co jest tutaj. O, to jest ten dogeł chyba, nie? Tak, ten głowy wybuchający. No i co zabierzemy? Nowa broń? I foresaw today when I chose to depart. Another master plan of Mount Lingshan. Nie, kolejna transformacja chyba. Once a man, no Guai. Death was his relief. Już mogę? Dzięki. Popielny sen, wznieć płomienie tam, gdzie popioły leżą, albowiem dni chwały wkrótce miną. Przeobraź się w szczura Guai, który tnie wrogów, a jednocześnie dmucha w nich płomieniami, by nałożyć plagę poparzenia. Po przeobrażeniu można wykorzystać zgromadzoną koncentrację. Okej, ciekawe, czy jest lepszy od tego pierwszego przeobrażenia. Od tego mnicha. Właśnie pogadamy z nim. Zrobimy. Oh, it's you. You're still alive. And I see you've slain one of my captains and helped yourself to break in. Four loyal captains. Now four bewildered souls. Can you free them from that pain if you truly are the destined one? You posed as my traitor and tricked us here for a false feast. And I was foolish enough to fall for his trap. My men suffer because of me. Four mighty captains, now mere pawns of Yellowbrow. I got rid of my eyes and ears to shield myself from these beguiling chants. Wait, serio? Czekaj, pokaż tryb fotograficzny. Pokaż. No. Czekaj. O, ale niżej. A, czekaj. Figurami? Tak. No masz uszy! Co ty kurde za głupoty gadasz? A misstep of yours, Yellowbrow. He might be the true destined one. Teraz już powtarza. Na co? Muszę tu siedzieć. Dobra. No to zakładam, że to jest swego rodzaju quest przyjęty właśnie. To co? Zanim idziemy. Tak było. No dobra. Coś się pomyliłem w ziemi, to widziałem. Najpierw sobie uzwolnimy tykwę. Dobra, wiadomo. Schodzi pan, czy schodzi. No tak, schodzi życie, bo biwa w trwa. Dobra, teraz mamy trochę więcej do sprawdzenia, bo aż chyba trzy lokacje. Gnoju. Czy tu nie w tym przeciwniku fakt, że on potrafi wypierdolić poza kamerę? Ja nie jestem w stanie go namierzyć, a ja go mogę zabić po prostu trzema ciosami. To naprawdę frustrujące czasami. Halo, unik! Go! Tak. Szkoda, że nie uniknąłem, no ale trudno. Dobra, tędy nie idziemy. Ja teraz szukam tylko i wyłącznie tych zapieczętowanych przejść, czyli de facto krak, które są po prostu zamknięte, a które mogę otworzyć z kopyta, nie? Dobra.
Tutaj na dole takich już nie było. Były tylko te, które otworzyłem tam wcześniej, żeby z tym typem pogadać. Oczywiście musiałem go nie zauważyć. Dobra, może wróćmy sobie do postawy pchnięcia, bo akurat trochę się stęskniłem za tym ciosem z odskokiem. Bo wiecie, odskocznę jak tego się wypierdolić przez to pysk, nie? Że się stęskniłem za tym ciosem. Plus chcę zobaczyć, czy faktycznie da się użyć tego tak samo jak tego przewidywania ruchu w postawie pchnięcia. Czy w postawie uderzenia, czyli właśnie, że jeśli w odpowiednim momencie, czy tutaj w idealnym momencie, zamiast nie ma idealnego uniku, tylko jest idealny taktyczny odwrót, nie? Czy będzie też niwelacja obrażeń? No bardzo ładnie. Zobaczmy. Mnie chyba nie było. A, proszę, też jest. Dobra. To jest tutaj niżej. Śmiertelny upadek. No to oczywiście tam nie schodzimy. Okej. Okay. Teraz tak, tędy przyszedłem, tutaj dalej jest dalsze przejście i tutaj gdzieś było to otwarcie. Odwrócenie, tędy przyszedłem. O! To było otwarte. Tu jest typ, ale tam nie było nic do otwarcia. Tutaj było do otwarcia kawałek dalej. I w sumie to już powinno być przeze mnie otwarte, bo tu chyba, jeśli dobrze pamiętam, na końcu poprzedniego odcinka tu byłem, to chciałem się niestety zabić temu typiarzowi z duchem, który tutaj stoi. O, robo, dokładnie. No kurwa, no nie widziałem typa! No, chłopie, no masz pierwszeństwo ataków! Dobra, kurwa, moment, już! Dobra, halo, kamero! Współpracuj ze mną! Super, super, super! Ja kurwa lubię taką kamerę, naprawdę! Dobra, głos wielu. Działa czy nie? A nie, jednak działa! Okej, okay. Czyli ten buff nie blokuje głosa wielu. Po prostu dałem się pierdolność w trakcie. Dobra, dziękuję. Mamy ducha, to z nim oczywiście poczekamy, aż debuff skończy. Zobaczę, co jest w skrzynce. No. Liście z zimnego żelaza i rdzeń umysłu. Właśnie, muszę się przejść, kurde, do tego psa. Muszę się tego psa przejść, żeby to ogarnąć, żeby to zgarnąć. Trochę sobie chyba postoję jeszcze. Nie! Kurde, za blisko stałem! Aaaa! Dobra, trudno. Zniewolona jaksza się nazywa ten duch. Spoko. Zobaczmy, co daje. Jest to duch niebieski, więc zawsze z niego... Czy w sumie nie mogę mówić, że to jest niebieski, niezbyt korzysta, bo na przykład ten... Nie, który to był taki fajny? Szybki. No, ma takiego też fajnego buffika, ale tutaj to... Kocz wytrzymałości? Też spoko. Doskonałem. O, to jest na przykład duch niebieski, a buffika ma naprawdę dobrego. Bo właśnie zwiększy mi koncentrację za doskonałe uniki. Dlatego właśnie przez to, że sama niestety jego... Sama jego atak jest totalnie chujowy, no tego po prostu nie wykorzystuję. No, chociaż... Chociaż w sumie no nie aż taki zły, jakby to dobrze wykorzystać. Unik i cięcie. Dobra. Przyznaję umiarkowaną ilość koncentracji po trafieniu. I okaleczenie. Przyjmij postać zniewolonej jakszy. Zamachnij się długim ostrzem, by wbicie w serce wroga. Cios może go na chwilę oszołomić. To dobra rzecz akurat. Nawet bardzo. Ale kurde, myślę, żeby do tego upiora nie wrócić, nie? Żeby mieć tę obronę trochę większą.
Ja mam co teraz aktywne? Ja mam tego... O właśnie, tego ducha... tymi. Ale on w sumie... Tak, on na bossów jest dobry. Ale ja, nie, ja teraz nie walczę z bossami, a nie wykorzystuję praktycznie tego ducha w ogóle jak walczę ze zwykłymi frajerami, więc mogę sobie cokolwiek innego aktywować. No, tego nie chcę, bo już teraz mam max... Już mam teraz zdrowie obniżone, nie chcę tego obniżać jeszcze bardziej. Guangmo, on też jest dobry na bossa, żeby tak właśnie go zatruć, ale on to jest też jednorazówka. Tutaj małą ilość koncentracji po trafieniu, też spoko. Dobra, ten ma co? Zwiększa koszt wytrzymałości zadanie z wykonywaniem skoków i ataków z wyskoku. Nie. Dobra, no akolita mi się nie przyda, bo mam tylko 6% szans na krytyka. Bo nawet nie wiem, czy jest jakiś efekt wizualny, że krytyk wchodzi. Przez to ciężko jest mi ocenić, czy już czy krytyk wszedł akurat, czy nie. Dobra, obrona czy koncentracja? Może koncentrację weźmy. Niestety potęga mi się totalnie wyzeruje przez to, no ale trudno się mówi. O kurde, to ma ile? Aż 6, kurde. O, ale to ma po sztuce. Każdy poziom talentu nieznacznie zwiększa obrażenia od poparzenia. A tutaj zwiększa obrażenia przez następny atak po wykonaniu doskonałego uniku. No, to jest też dobra rzecz. Ale w sumie, jak będę używał tego, no to może warto by to wymienić. Chociaż w sumie... No niby warto, ale z drugiej strony chyba jednak nie warto. Znaczy mogę coś zabrać skądś? Na pewno nie stąd. Stąd tym bardziej, nie? No stąd też nie. No to musiałbym się albo zaś pofarmić, no albo... No dobra, to mamy jednego. Chyba. Zobaczmy sobie dalej. Ja proszę. Już tak idę dalej. Wyknijmy sobie tego dekoktu. Już troszkę więcej życia. O proszę, akurat jestem. Akurat wszystko się skończyło. Więc jest strasznie dziwne. Znaczy może to może nie dziwne, bo źle powiedziane. Normalne. Ale trochę głupie jest to, że jak używam przedmiotu, który zwiększa mi maksymalne zdrowie, to on mi dodatkowo jeszcze nie leczy. On tylko zwiększa ten pasek, a to jest wszystko. Przez to właśnie jak chcę użyć tylko i... No kurwa, nie wierzę, że mnie zdążył pierdolnąć w trakcie tego uderzenia. Ziemiony. Dziękuję. Ja nawet wiem, że go mogę unieruchomić i mieć trochę łatwiej, no ale jakoś tak... Jakoś tak mi się nie chce zużywać unieruchomienia takiego frajerskiego przeciwnika. Nawet pomimo tego, że manę mam jako tako na wysokim poziomie. Dziękuję. Tak przejście dalej wyżej, stakować dalej. No ale dobra, no na razie niewiele jest, jeśli chodzi o otwarcie. Dosłownie dwie tylko rzeczy otworzyłem. Dwie całe. No co, i teraz idziemy w górę i praktycznie wracamy się do tej kapliczki drugiej. Praktycznie jak ja teraz nawet tutaj zginę, to się po prostu przeniosę do tej drugiej kapliczki i od razu pójdziemy eksplorować dalszą część tego więzienia. To jest ta jaksza, nie? O fuck you! No myślałem, że to wyczułem teraz! Nie, pewnie, po co? Ja teraz to zjebałem, mogłem to przetrzymać jeszcze na tego tam dalej, zrobić u nich i wyjebać całkowicie z tego. Chociaż w sumie, to jest też ten... problem mój z tą zdolnością, bo jakby... To jest fajne, że ja mogę tak dupnąć sobie tym atakiem i kogoś tym zabić, tak, to jest naprawdę spoko. Ale dużym problemem tej umiejętności jest to, że to fakt jest momentalne wykorzystanie tego ataku, ale niestety jednocześnie wiąże się to z tym, że nie dostaję leczenia z tego ataku, a to jednak trochę boli. Bo leczenie dostaję z tych wzmocnionych ciosów tylko kiedy sam je wykorzystuję.
sumie wyczytałem gdzieś, że jest ich tutaj 8 albo 9, tylko nie wiem ile już załatwiłem. Na pewno są, na pewno trzech, ale nie jestem pewny ich dokładnie. Ha, fajnie. Czemu to jest takie przytłumione? No. Jest. A, chciałoby się! Trzeba by kolejny cel do słów. Dobra. To zadanie umysłu, oczywiście kolejny latarniarz do... Nie powiem, że do kolekcji, ale skreślony z listy, nie? Dobra, chyba idziemy dalej. Trzeba. Ej, no co?! Ej, the fuck?! Co to było teraz?! Czemu ja tak się nagle zsunąłem z tego kanta?! Dekokcik. Mam chyba akurat na tyle, żeby sobie zrobić jeszcze te uzupełnienie tego wszystkiego, więc zniszczę to trochę. Może teraz się uda? Proszę. A kurwa! Nie ma! Haha, dobrze. Spadłeś, to kurwa spadłeś. Wyjebane w ciebie mam. Tak wycwanić kurde tym tą kamienną skórą, no ale... Nie do końca poszło po mojej myśli. Czy to jest ten łucznik? Oczywiście to jest ten łucznik. A nie, czekaj, Jezu, nie, powinienem mieć tutaj na tyle do skoku. Fuck me! O, kurwa, super! Kolejna jaksza, jeszcze tego mi brakowało. Dzięki! Dzięki! No kurwa nie wierzę! Ja kurwa pierdolę! Bro, co ja ci kurwa zrobiłem? Czemu jakiś festiwal faili normalnie ma dzisiaj miejsce w tym odcinku? Ja pierdolę, 24 minuty! Ja w ciągu 24 minut pierwsze 16 spędziłem na dole, gdzie poszedłem sobie z góry, z dołu na górę. Zrobiłem co trzeba było, a kolejne kurwa... ile? Aktualnie 8. Zmarnowałem, bo nie umiem przejść dalej niż zajebana kładka, bo ciągle ginę kurwa w trakcie przechodzenia. Albo dalej, albo w tym przeszedłem raz i zginąłem chwilę później. Dobra, spróbujmy teraz może właśnie przeskoczyć. Przy okazji przetestujemy, czy faktycznie na tyle jest zasięgu z tego skoku. No spokojnie! No ładnie. No przecież zrobiłem unik. Nice! Dobra. Nie było leczenia, ale teraz mi się przydało to, że zrobiłem to po uniku. Bo dzięki temu właśnie mogłem go tak momentalnie załatwić. Mogę poczekać, mi się jeszcze ta jedna zużyje, no ale trudno. Lepiej zużyć jedną i od razu to wykorzystać, niż potem zapomnieć, czy potem w ogóle nie przyjść. Jest to ziomek. O, nago? Druk? Tak. Dobra, czyli jednak... Ej no, are you serious? Akurat teraz chyba trudka? A tu się nagle pojawił z drugiej strony. Znaczy z drugiej strony. No, ej! Spokój! Kurde, zaraz się kazuje, kurwa, z Tekena. Dobra, które to było? Tak. Czekamy.
Grzybniak, że to chyba będzie. Zobaczmy, co daje. To jest też jakiś niebieski. Wir. Przyjmij postać grzybniaka. Dzierżysz kostur, który wiruje niczym koło i atakujesz nim wrogów oraz pobliskich. Ogłaj. Czyli chyba dokładnie to samo, co on zrobił przed chwilą. To takie kręcenie się niczym kazuje z Tekena. Tylko oczywiście o wiele szybsze. I umiarkowanie zwiększa szybkość regeneracji potęgi. Czy to jest to, co myślę? Dokładnie. Daj, co tutaj zgarnąłem. Soplówka wyrasta ze rozkładających się korzeni roślin, przypomina koralowca. Występuje tylko w Królestwie Śmiertelników, nie rośnie w niebiosach. Tego przedmiotu można użyć do tworzenia leku. Okej. Okay. Ciekawe jakiego. Znaczy dobra, jakiego. Zakładam, że do silniejszej wersji po prostu... tego, do czego potrzebuję normalnie. Grzyba. Węża. Na kolejne latarniówki. Czy to latarniarze, czy jakieś podpisywam, nie wiem. No ej, co to ma być? No nie! No kurwa, nie wierzę! Czemu ten jego chwyt jest taki zjebany? On zrobił chwyt przed siebie, z lekkim wymachem za siebie i to on jeszcze zdążyło sięgnąć. No jakim kurwa cudem? To jest po pierwsze, a po drugie, dlaczego nie pomyślałem, żeby go zatrzymać, kiedy tak się zamachuje i kiedy go rozbić? Ja bym w tym totalnie kurwa spokój. I w ogóle nic bym nie musiał z tym robić. Albo mogłem się też przeobrazić. To jest też kurwa opcja. Ja jebie. Dobra, spróbujmy zcheatować. Czyli widzę, już się nie pojawił, ale ten gnój na górze na pewno... Na pewno tak. Powiedzcie mi, dlaczego jak ja przechodziłem na dole tą kładką, to przechodziłem za każdym razem bez problemów, ale górna kładka musi sprawiać jakieś nawet, nie wiem, że duże trudności, ale drobne. Tylko musi być przy tym, tylko jeszcze musi mi przy tym wkurwiać. Kolejna chyba. Nice, jeszcze idealny unik. Wiesz w ogóle, co byłoby turbo wygrywem? Zrobić idealny unik i mieć taki damage na tej iluzji, żeby sam unik i ta iluzja go zabiły. Czytaj nie atak mój, tylko sama ta iluzja, nie? O to mi tutaj chodzi. Oczywiście, że tam jest. Ale ja mam cię w dupie. Możesz mi naskoczyć. Chcesz zawalczyć, to proszę bardzo. A, ja wciskający chyba unik, chyba spawniący go praktycznie co chwilę, jak on to się wymachuje, a gra mający w dupie. Czyli klasyka Souls-like. Bądź Souls-like w przypadku właśnie. Wilką to jest bardziej Souls-like niż Souls-like. Czy Souls-like? No w sensie, Wukong to poniekąd w pewnej mierze jest trochę jak Sekiro. Nie żartuję teraz, no zauważcie, jakie są podobieństwa między Wukongiem a Sekiro. Przynajmniej jeśli chodzi o na przykład właśnie, może nie level design, ale no na przykład walkę. Możesz się odpierdolić od tej ściany, kurwa? Pierdolę, no przystał się do ściany, niż się do niej też zajebał, no i kurwa zadowolony z siebie. Tam użycie darmowe jest, mogę. To mi zużyło teraz manę, czy nie? Bo nie jestem pewny. Bo na pewno zużyło mi manę za, wiadomo, za rozwalenie tego. Nice, pojedynczy duszek, a potem przyszedł z kamyską flachę. Zużyło mi manę za unieruchomienie, ale nie jestem pewny, czy też mi zużyło za tego.
na latarniarzy też pojawi. Tutaj na razie pusto. O, ale kolejna cela do otwarcia pewnie. Syku pyta. Pewnie. Pierwsza. O, i pewnie, pewnie. Nie przeobraża się niestety. To. Już na to ma małe obrażenie. Nie no! Kurwa, nie wierzę! Unik i atak i tym razem musiał mi nie zaliczyć tego pierdolnięcia. Nie, magicznie kurwa ta jaksza musiała być pierwsza z jebnięciem tym toporem, czy chuj wie czy to atakuje o ziemię. Jakby ja wiem, że nie jestem zajebisty w Society. Ja nie jestem mega zajebisty. Ale kurwa, to już jest jakieś przegięcie. Ja nawet w Soulsach tyle razy nie ginąłem od takich przeciwników. Nie, nie wiem czy Eldena mogę jeszcze liczyć, bo... A nie no, bo w sumie Eldena to w wyniku tych przeciwników i tego buffa jest poniekąd szaleństwo. No ale od szaleństwa zginę ile razy? Dwa chyba? To jeszcze na bossie, który... Czy na bossie, na przeciwniku, który... A, nice. Idealnie, kurwa, wyczuł kiedy tego nie zrobić w dobrym momencie. Klasyczny, kurwa, ja. Zniknęli. No. Idę. Ty kurwa, jebana. Stój w miejscu. Taka jest, czy tyle mamy mi za sisa samo użycie tego, powiedzieć. Z jedną zyskuję, jeszcze jedno. Do księcia. W ogóle jestem ciekaw, właśnie ten test tego też nie sprawdziłem dalej, czy te ogniki się spełnią co jakiś czas. Ty, do otwarcia. No, co? Co mnie atakuje? A, zostaje. Zwolnimy go od jego aktualnego jestestwa. Bo raczej mu ta aktualna forma nie służy. No i dobra. Jakże podejście drugie w takim razie? Tu? Nie, bo kawałek dalej. Czy ja chcę wykorzystać włos wielu? Szczerze? Nie bardzo. Bardziej wolałbym wykorzystać włos wielu na tego. Ładnie. Nie, to jest ten niemów przecież, kurwa. Dobra, czekaj. I jak hitnie! To bardzo ładnie dwóch zdjętych jednym ciosem. Pięknie. Czemu to nie wiesz tak od razu? Nie mam pojęcia. Co w skrzynce? Krew żelaznego byka i liście z zimnego żelaza. Spoko. Mam dwa ogniki. Jeszcze bym poczekał. Znaczy w sumie teraz to bym szczerze poczekał, aż się te latarnie, ci latarniarze pojawią, żeby ich dobić, nie? Po prostu i potem sobie odmówić z tym dobitkami flachę. No, tylko wiadomo, niestety, ileś tam trzeba odczekać. Ale dobra, czy to jest w sumie koniec? Czy to jest tego po to, żeby zabić tych dwóch latarniarzy i to tyle? Bo jakby ja tu dalej nie przejdę nigdzie. Bo jak tutaj, tu mam tylko ognika, no jak będę chciał zejść, no to zejdę niżej. A nie, czekaj, jest jakieś przejście chyba. Zejdę tu i potem tam mogę iść. Zaraz się latarniarze pojawią. Schowam tutaj, żeby mnie żaden nie złapał nagle. Oni tam są w ogóle, jeez! Jestem strasznie daleko. Dobra, oznaczyć chyba.
wielu. No i jazda. Nie mam praktycznie w ogóle many, co jest oczywiście dość dużo dla mnie problemem. O, ale fakt, że te klony mogą używać unieruchomienia, jest naprawdę zajebisty. Dalej ziomeczki, po tamtego idziemy teraz. No i no, ja many mam tylko na mocnego głaz aktualnie, to trzeba uważać. A, proszę bardzo. I zdjęty. O, i akurat idealnie jak ja go zdjąłem, to się cofali. Cofały te moje klony. No i dobra. Dwóch kolejnych, czyli już łącznie mamy sześciu, tak mi się wydaje. Zostało nam trzech. A nie, tam jest jeszcze jeden! Dobra, no to właśnie tak coś, kurde, no coś tak wierzyłem, że tu był ten latarniarz. No tylko teraz właśnie, teraz to ja mam problem, no bo niestety jego nie pokonam. Znaczy, choć pokonam go, ale nie mam nieruchomienia, co mi też pomóc w walce. Unik? Jezu, nie wierzę! No come on! No nie! Nie! No nie! Nie do... Nie, no kurwa, niewiara! Nie dość, że ty by zaraz obok mnie nagle zaczął kurwa znikać, to jeszcze się debuff skończył, że to nie mogę go dobić. A pewnie jak się znowu pojawi, to gościu będzie miał kurwa full HP. No jak ja się opluty teraz czuję! Ja bym go na ten unik zabił teraz z tego ciosu. Tylko przez to, że zaczął znikać, to mi ten lock zniknął. Masakra! Ja kurwa nie lubię czegoś takiego. Dobra, tam jest ta jaksza, to tam już byłem. Ale właśnie, czy to... Nie, bo jak tutaj zeskoczę, no to jest jakby, powiedzmy, bezpieczna półka dla mnie, że mogę zeskoczyć, okej, spoko, nic ci się nie stanie. Ale czy to faktycznie jest dalsze przejście gdzie? No, na pewno da się jakoś wejść wyżej. Od której strony? A, dobra, tam są schody. Znaczy, schody. No jest ta kładka z wejściem na górę. Dobra, nie no, ja tu czekam na tego latarniarza, jak go chcę dobić. Przy okazji dowiem się też, czy mu się życie zregeneruje, chociaż prawie na pewno się zregeneruje. Kurde, miałem mówić, że jeszcze miałem witać z wami po cięciu i mówić, że już jesteśmy i mamy kurwa typa za plecami. A nie, dobra, jednak się nie regeneruje zdrowie. Tyle dobrego. No i dobra, pokonany. Spoko. Kurde, tak blisko doskonałości. Czemu to nie można dać 2-1-3-7 poli? To były takie piękne. Dobra. I po chuje to zlazłem. Cofnę się, nie cofnę w ten sposób, więc dobra. Wracamy w takim razie do kaplicy. Ale okej. Dobre, warto wiedzieć, że gościu nie ma regeneracji życia. Jak zniknie. Czyli po prostu... On po prostu staje się dla mnie niewidzialny. Czyli właśnie, bo to mnie też zastanawiało, jak to faktycznie wygląda. Czy on się tutaj spawnuje i to jest wróg? Czy on tutaj cały czas tak łazi? Tylko on na przykład jest ten. Tylko on właśnie jest dla mnie niewidoczny, dopóki ten buff nie trwa. No i jak? Znaczy buff, ten debuff właśnie. Czy to dobra, w sumie to jest buff i debuff w jednym. Bo to buff, bo to debuffuje. W sensie to mi zmniejsza zdrowie, tak samo jak ten duchy tygrysa, ale zwiększa mi atak. Albo zmniejsza obrażenia, albo zmniejsza redukcję czy pancerz wrogu. Więc no jak to jest, to jednocześnie buff i debuff, nie? Nie wiem, jak na to patrzeć. No, 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 no! Haha! Mam cię skubany. Skubani kucze. A, przed piorunem nie uciekniesz, cwaniaku. O! Serio? Myślałem, że on tutaj został. Czyli chyba, że on był tutaj dalej. Jest jaksza, ten ziom. Kurde, mogę zobaczyć, czy mogę to niszczyć, czy mogę to odbijać. Ale dobra, naprawdę nie mogę. No, strzelisz jeszcze raz? A, zaciął się. Okej, okay. Do przejścia.
Masz jak szarżuje. No ale ważne, że trafiło. Dobra, zobaczmy, czy co się kryje tam wyżej. Gdzieś tu właśnie faktycznie znajdę to przejście, ale powinno być. Widać, bo takie wzniesienie. Tu znowu nie widzę innej opcji. O, to jest. Dobrze sobie z tykwy, za twoją śmierć. No i lecimy dalej. Dobra, czy uda się jeszcze odkryć kolejną kapliczkę w tym odcinku? To jest bardzo dobre pytanie, na które ja niestety odpowiedzi nie znam. A, widziałem dwa! W ostatniej chwili go kątem oka wejrzałem, nie? Tak to by tam by nie na plecy skoczył, no ale... I tym razem zobaczmy tutaj. Stój! Dobra. Czego żeś pilnował? Złota i rafinowanego piasku. Okej, okay, spoko. Złoto się przyda na później, będę potrzebować woli, a piasek jest. No, nie wierzę, że on był pierwszy. Wolnięcie. Odnowienie. Dobra. O, super. Nie było typia, że to się nagle pojawiła jakaś jaksza. Świetnie. Strzela? Dobra, to było... Nie wiem, co teraz chciałem w ogóle zrobić, bo to było strasznie debilne. Okej, to jakoś poszło. Kolejne do regeneracji. Jest kolejna kapliczka, żeby nie zginąć, kurde, przed jej otworzeniem. Masz trzy, kurde, ogniwa. Fajnie. Dobra, to jest akurat tego, co możemy oszczędzić. To bardzo fajny refill. Jakby tego nie zużył, ten do pełna sobie teraz zregenerował. Dobra, tutaj byłem przejdą. No i teraz tylko tu, kurwa, nie spaść, nie? NIE! Mówię tylko nie spać, po czym skaczę, kurwa, jak debil! For fuck's sake! Nie znów! Gro! Czemu ty mnie przed tym nie powstrzymujesz? Sami! Ja pierdolę! Nie no, to jest ultimate fail, jak mi się chyba przytrafił aktualnie. Ja serio nie wierzę w własną kurwa głupotę w tym momencie. Tak blisko kapliczki. I co, nie dość, że zamiast stanąć i zrobić wymach, to zacząłem robić to, że to sam się jeszcze przesunę, to potem zamiast odskoczyć do tyłu, to skoczyłem w przód. Tym bardziej jeszcze załatwiłem. Dobra, to przejście było gdzie? Tu czy dalej? Dobra. Wlewamy teraz te piaszy, żeby skorzystać z tego, że nie ma tych jakrz czerwonych, no bo nie było tam jakrzy wcześniej. Dopiero jak się ten debuff aktywował, no to wtedy się dopiero pojawiła ta jakrza. Zniewolona, umęczona, czy w kichu wieku, która nie jest tak naprawdę w tej wersji czerwonej. A, pierwszy!
żegnam. A nie, dobra, wróć, jednak tu było. Kurwa, typ jest ambitny, że ten stoł. Halo, kamero, nie wybiej, proszę. Jest, zdążyłem! Jezu! Jak blisko było! Wręcz za blisko, ma być szczery. Czy to jakże? Gnęła? Ja, najwidoczniej. A chuja nie zginęła! Oczywiście ona tam akurat musiała być. Stój. Dziękuję. No jak właśnie dostałem ani expa, ani kurde tego. Ani expa nie było, ani nie było tej. Ani wola do mnie nie leciała i tak właśnie widziałem, kurde, zginęła, nie zginęła, no i oczywiście nie zginęła, bo gdyby miała tego debuffa, to na pewno by zginęła od tego upadku, ale że go nie miała, no to nie przeżyła. Bo na tyle życie miała. No ale ja na szczęście zaskoczyłem tam przy obrażonej postaci, a nie osobiście, więc aż tak tego upadku nie odczuł. Czy tutaj po prostu przeobrażenie się zużyło, no i tyle. Jak widać, jak potęgę, ale... To jest właśnie fajne w tych przeobrażeniach. Ja tylko muszę atakować tak naprawdę. Jakby atakował wystarczający głód, to nabiję to przeobrażenie ponownie i mogę ponownie mieć takie, powiedzmy, zapasowe życie, ale tylko na czas trwania tego przeobrażenia, więc tym jest też uważny. O! Czemu tak momentalnie przestało działać? O, proszę, czyżby im wyżej? Czyżbym był już poza zasięgiem jakby tego efektu? Może. Dobra, gdzie jest kapliczka, gdzie jest kapliczka? Róg? Oczywiście, że jest. No! Kurde, w ogóle miałem cały czas tą postawę zmienioną. Dobra, kapliczka. Kapliczka w tę stronę gdzieś. Patrz, że tu w kącie. Lis. Nie. Kurde, gdzie kapliczka? Nie idę, nie ma bata. Dawaj mi kapliczkę, ja się bez kapliczki nigdzie tu nie wybieram. Pewnie, że w drugą stronę? Halo? Jest kapliczka! Nice. Dobra. Zoferu kadzidło. Checkpoint osiągnięty. Dziękować. Przywracamy sobie przejściutko, no bo dlaczego by nie. No i dobra, zobaczmy jeszcze tego na koniec, co się tam kryje totalnie po drugiej stronie. No a potem YOLO. Potem koniec odcinka, no i w kolejnym idziemy dalej. A serio, nie zaczęło mi. Wiecie, co mnie mega boli, jeśli chodzi o tą postawę pchnięcia? Że żeby znaczy ogólnie przez ten postawę pchnięcia... O, dzień dobry! Pan to kto? Wygląda jak skrzyżowanie sępa, kurwa, wolno. Teraz człowiek. Odejo! Pierwszy raz mi się to udało zrobić! Nie wierzę! Wiecie, co ja przed chwilą zrobiłem? Wykonałem ten atak, który mam odblokowany, czyli... dobra, najpierw dziennik. Zobacz tego Yaoguai. Czy tu będzie niżej? Sokołowy twórca wachlarzy. A to przepraszam, to bardziej jest kondorem, a jak to jest... Jak to bardziej jest kondorem, chyba nie z sen.
Łabędź wzlatuje wysoko, pióra bujne i wspaniałe, wróbel fruwa nisko, pióra lekkie i nieśmiałe. Szlachetni cenią skrzydła, nie zważając na zysk czy stratę, mądrzy widzą daleko, ich siła trwa przez lata. Okej. Okay. Mamy to, a teraz wam pokażę, o co mi chodziło, tylko muszę wejść w samodoskonalenie. To, co przed chwilą wykonałem, to było naprawdę mega, kurde, coś rzadkiego, bo to był idealny unik. To było to? Nie, ale to mam gdzieś tu. Tu nie, unieruchomiony nie, w trafieniu nie, też nie. O, to było to! To było dokładnie to! Ja tak rzadko, znaczy rzadko, to literalnie jest pierwszy raz, kiedy udało mi się to zrobić, bo zazwyczaj to unieruchomienie, nie czekam z tym jak do idealnego uniku, tylko walę po prostu, żeby typa zatrzymać. A idealnie jeszcze go teraz zatrzymałem, a w sumie warto zrobić w idealny unik, idealnym unikiem wiadomo, bo dostajemy konsultację, ale to też warto zrobić, bo po pierwsze i tak robimy idealny unik, przez co zostawiamy chyba wybuchające widmo po tym upgrade'zie, który mam, czy tam naszego klona wybuchającego, to po pierwsze, a po drugie, jak sami widzicie po tekście, jest troszeczkę dłużej unieruchomiony przeciwnik, a ja więcej mogę mu bić. Ale literalnie pierwszy raz udało mi się to wykonać i naprawdę jestem z siebie zadowolony. Choć nie powiem, wyszło to totalnym przypadkiem. Ej, patrzcie tu, kurde, formacja skalna grączka. O, idziemy tutaj. Dobra, przeczułam walkę z bossem. Przeczułam walkę z bossem w kolejnym odcinku. Tak na start zawalczymy sobie z jakimś bossem, mi się wydaje. Być może z jakimś, nie wiem, naczelnikiem tego więzienia, zarządcą. Kto wie? Przegadamy się w kolejnym materiale, bo jakby mamy do... Młynek modlitewny. No patrzcie, no mamy... No patrzcie, patrzcie. Wchodzimy, tam jest jedna wielka, pusta przestrzeń. Czyli na pak to jest arena z bossem. Jak nic. Dobra, no to w kolejnym materiale czeka nas boss. Być może dalsza część tego, co jest poza tym więzieniem, bo wątpię, że cała kraina pagody to jest tylko i wyłącznie to więzienie. Bo to by była trochę mała lokacja, zważywszy na to, jak wielka była... No, nomen omen, jak wielka była ta cała pustynia w tym drugim rozdziale. Ale zobaczymy. Ode mnie w tym odcinku to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!